When I was young, I had an affair. She was a friend of yours. A kind of friend. Kto widział serial Statyści, ten wie, że Kate Winslet od kilku lat planowała chytrze udział w filmie o Holokauście. Lista Schindlera i pianista okazały się maszynkami do zdobywania Oscarów, zaś pulchna Brytyjka już od dawna marzyła o złotej statuetce, którą dotąd mogła tylko polerować w gabinecie swojego męża, Sama Mendesa. W Lektorze wciela się w postać strażniczki z obozu koncentracyjnego, która nie zna może klasyki literatury, ale wie jak zrobić prawdziwego mężczyznę z wymoczkowatego licealisty. No! Ambitni widzowie mogą się wymądrzeć i oglądać film Stevena Daldry'ego jako poważną rozprawę na temat zagłady Żydów, ale my jako prości i radośni ludzie cieszymy się na samą myśl o rozebranej Winslet preżącej się na łóżku przez pierwszą połowę Lektora. I to jest dopiero naga prawda o kinie. Na śmierć skazani jesteśmy wszyscy, na oglądanie martyrs tylko wybrani. Bo nie jest to łatwy kawałek chleba, choć smakuje bardzo oryginalnie. Ta odbiegająca od sztampy, jeżeli chodzi o narrację i konstrukcję historia, jest niezwykle brutalna, a na dodatek wypruta z konwencji gatunku i wyjałowiona z plastikowych flaków i rozrzucanych przed kamerą podrobów na rzecz estetycznych kadrów i monotonnego rytmu udręki. Nic więc dziwnego, że nawet w liberalnej Francji dzieło Pascala Laugier doczekało się jako pierwsze w historii kategorii tylko dla dorosłych. Francuzi nie byliby jednak sobą, gdyby nie próbowali całości wznioślić i podlać artystycznym sosem, tak więc koniec końców Martyrs jawi się nam jako misterium rzeźni. Inaczej mówiąc, dla koneserów ciekawości lektura obowiązkowa. Zapraszamy na Koralinę, film dla rozpalonych hormonami nastolatków i dorosłych cierpiących na kompleks Piotrusia Pana, którzy w psychodeli twórców miasteczka Halloween i Gwiezdnego Pyłu odnajdą tę samą przyjemną jazdę, jaką daje eksperymentowanie z kwasem i innymi używkami. A że całość jest w 3D, wrażenia są jeszcze bliższe rzeczywistości. Idealna odskocznia dla widzów zmęczonych Shrekami i walającymi się robocikami. Will Smith wzrusza nas nawet wtedy, gdy wachluje się swoimi dużymi uszami. A jeżeli występuje przy okazji melodramacie z wielką romantyczną tajemnicą, odlatujemy jak aniołki na srebrzystych skrzydełkach. W Siedmiu duszach Bad Boy zamienia się w emocjonalną galaretkę o smaku grejpfruta, która wyrusza w świat z misją ocalenia ludzkich istnień. Ponieważ widzieliśmy inny film Smitha i Gabriela Muccino pod tytułem W pogoni za szczęściem, spodziewamy się, że Siedem dusz będzie zalane hektolitrami słonych łez. Jeśli jakimś cudem uratujecie się z tej powodzi wzruszeń, nie pozostanie wam nic innego, jak obejrzeć jeszcze raz wszystkie rozbierane sceny z Kate Winslet. Wówczas będziecie ludźmi spełnionymi. Był to chyba najbardziej nielubiany inicjał ostatniej dekady. Według Olivera Stone'a to właśnie ta litera pomogła młodemu George'owi Bushowi uwolnić się spod kurateli tatusia, co nie przytulał, i sprawiła, że George stał się ogólnoświatowym watchmanem, który z demokratyczną troską przytulił cały świat, ze szczególnym uwzględnieniem islamskich braci. Who do you think you are? Kennedy? You're a Bush. Stone pokazuje to, co wiemy, to znaczy, że mało się od tego uścisku przyjaznego kowboja nie udusiliśmy oraz, że nie mogło spotkać nas nic lepszego niż fakt, że John Walker Bush będzie się odtąd zajmował wyłącznie pogwarkami z innym Walkerem o ksywie John. Na zdrowie. What a wonderful world. What